bardzo chcieliśmy wymyślić coś nowego. Chcieliśmy zaskoczyć świat, chcieliśmy zaskoczyć graczy. I kiedy tak przyglądaliśmy się temu, co pokazują inne FPS-y, okazało się, że właśnie ta swoboda ruchu, możliwość przemieszczania się pozbawionego ograniczeń, to jest to, czego one nie mają. My chcieliśmy z tym skończyć. Na początku myśleliśmy o tym, żeby rozkładać po prostu takie specjalne obiekty, które w danym miejscu pozwalają wejść na dane coś. No i niestety bardzo szybko się okazało, że mieliśmy tych obiektów ponad chyba z 50 tysięcy i wciąż było za mało. No i w tym momencie wiedzieliśmy, że to jest ślepa uliczka, musieliśmy wymyślić coś nowego. Jestem graczem od 20 lat i właściwie nigdzie nie czułem się tak swobodnie właśnie jak w Dying Light. Dajemy graczom możliwość bardzo efektownego uciekania przed przeciwnikami. Mogą prześlizgnąć się pod przeszkodą, ale mogą też przeskoczyć nad przeszkodą. Mogą wspiąć się na daszek, a z tego daszku na kolejny daszek i potem zeskoczyć na przykład do pojemnika ze śmieciami, który zamortyzuje ich upadek i potem biec dalej. Chodziło nam o to, żeby ta ucieczka była płynna, żeby była bardzo efektowna, żeby budziła adrenalinę, żeby krew buzowała. Mamy animację normalnego przeskoku przez murek, gdzie gracz tylko podpiera się rękoma, ale też istnieje taka animacja, że jeżeli mamy odpowiednią prędkość i uderzymy w odpowiedni timing przycisk skoku, to gracz potrafi wyskoczyć i wystawić dwie nogi z przodu, co też może być wykorzystane jako cios. Wchodzimy w zaułek, wpadamy w grupę zombie i normalnie prawdopodobnie albo mógłbym uciec, albo musiałbym z nimi walczyć. Tutaj, może mam tutaj balkon, mógłbym wskoczyć na ten balkon i spróbować przejść górą, a może mógłbym się odbić od jednego z zombików i uciec z drugą stroną. Albo być może mógłbym się wślizgnąć, podciąć tego pierwszego, drugiego złapać za fraki i wyrzucić przez okno. Tak naprawdę no, przez to, że mamy nie tylko swobodę poruszania się, ale także dużo aktywnych umiejętności do walki, to każdą sytuację można rozegrać na wiele sposobów. Natural movement za dnia i natural movement w nocy to trochę dwie inne rzeczy. Tak samo jak cały cykl dnia i nocy powoduje, że właściwie mamy dwie gry w jednej. Gracze pomimo tego, że za dnia czują się super bohaterami i czują, że mają tą przewagę nad przeciwnikiem dosyć dużą, to w nocy to się wszystko odwraca i chcemy taki pstryczek w gracza pokazać, że hola hola. Ty jeszcze musisz nad sobą popracować. Chcielibyśmy, żeby za dnia gracz przede wszystkim mógł skoncentrować się na eksploracji mapy, na wykonywaniu questów, na szukaniu części do craftingu. Natomiast w nocy no, sytuacja mocno się zmienia, bo wiadomo, wychodzą nocne stwory, robi się dużo bardziej niebezpiecznie. Przeciwnicy transformują się w swoje nocne formy, które tak naprawdę są szybsze. W nocy emocje towarzyszące natural movementowi są dużo większe, aż się prosi o to, żeby w tle zaczęła gdzieś grać jakaś dynamiczna muzyka, która jeszcze bardziej podkręca to tempo. Widzieliśmy ludzi, którzy grali już w naszą grę, którzy po nocy ocierali pot z czoła i robili huh. Jeżeli gracze poświęcą naszej grze wystarczającą liczbę godzin, nie mówię tu o 300 godzinach, ale raczej o 5-6 godzinach, jest to już tak naturalne dla graczy, że mogą robić takie rzeczy, że bardzo ciężko im będzie wrócić do innych tytułów. To w jaki sposób ja przemieszczam się przez świat, to, że podejmuję decyzję, żeby wejść na budynek akurat ten, albo zeskoczyć z tej strony, czy uciec przez okno, to w jakiś sposób wyraża mnie mój sposób grania i tego bardzo mi teraz brakuje w innych grach. Jest ten taki słynny obrazek, gdzie widzimy małpę, która przemienia się w Homo sapiens, czy w człowieka prehistorycznego, potem w Homo sapiens. Czasem na końcu w zabawnych wersjach tego rysunku jest facet na deskorolce, czy facet w samochodzie, czy cokolwiek. Dla mnie Dying Light to właśnie jest ten taki ostatni obrazek. Mamy powiedzmy Wolfensteina, mamy Quake'a, mamy inne gry z gatunku FPS i na końcu jest Dying Light. Ta gra, która oferuje największą swobodę, największe możliwości właśnie jeśli chodzi o poruszanie się w świecie.